odpowiedź na interpelację. Pan mi wpisał, że bardzo ubolewa, że nie poparłam zakupu gruntu pod wyżej wymienioną szkołę. To chodzi o kolejną budowę szkoły w Pogórzu. Wtedy, kiedy ja pytałam pana na tejże sesji, co tam będzie budowane, to pan jeszcze wtedy nie wiedział, czy szkoła, czy placówka zdrowotna. To wszystko i tak, panie wójcie, o to akurat nie występowałam w tejże interpelacji, pan nadgorliwość przejawił bardzo dużo. Dziękuję. Natomiast powiem to z dygresją, bo celowo wpisałem to zdanie w odpowiedzi na interpelację. Co z tego, że my sobie będziemy dyskutować, robić różnego rodzaju analizy, lepsze czy gorsze? Jak pani tak zawsze będzie przeciwny. Pani z tego, co się tutaj w większości, że tak powiem, decyzji dotyczących rozwoju oświaty w gminie, pani większość albo się wstrzymywała, albo była przeciwnie. Więc po co ta dyskusja w tej chwili? Dziękuję. Nie ukrywam tego, że jest mi bardzo przykro, że właśnie skierowany jest troszeczkę atak w moim kierunku, iż wstrzymywałam się, byłam przeciwna. Nie, ja sobie cenię politykę taką pewnej jasności, klarowności. Jeśli pan wójt, który zakupuje teren, nie wie na co przeznaczy, a wcześniej... Więc ja w takich sytuacjach nie będę podnosiła ręki tylko po to, żeby popierać taką politykę. Mam pytanie do pana wójta, zresztą na komisji również je zadałam, z tym, że była odpowiedź taka różna z pana strony. Wobec tego proszę powiedzieć, na co konkretnie, panie wójcie, przeznaczamy ten teren, bo tak kupienie w ciemno tego terenu, nie wiemy, ile faktycznie będzie kosztować ten teren i po co nam? Bo pan mówił, szkoła, ośrodek zdrowia, czy jakieś inne podpubliczne usługi. Nasze główne założenie przy kupie tego gruntu to jest oczywiście budowa szkoły. Natomiast absolutnie nie wykluczamy, czy na tym terenie, oczywiście to wszystko zobaczymy jakby w trakcie dalszych prac, czy nie zmierzą się tam jakieś inne dodatkowe, że tak powiem, usługi publiczne. Nie przesądzając jakby w tej chwili jakie, ale wiemy doskonale, że mamy też problem jakby i z opieką zdrowotną, i z różnymi innymi funkcjami publicznymi. Nieprawdą jest tutaj, że pani Piotrowska była przeciwko wszystkiemu, bo ja sobie nie przypominam, że pani Piotrowska taka była przeciwko oświacie. Dziękuję za pytanie, przewodniczący, za udzielenie mi głosu. Nazywam się Eunika Niemc, jestem mieszkanką Kazimierza. To próba zaatakowania dzisiaj radnej Mirosławy Piotrowskiej. Uważam, że to jest zagranie poniżej pasa. Bo co by nie mówić, myślę, że wszyscy radni się tutaj zgodzą, że radna Piotrowska zrobiła tak naprawdę najwięcej podczas tej kadencji i chyba innych kadencji, jeżeli chodzi o dbałość o interes dzieci naszej gminy, żeby miały zapewnione jak najlepsze warunki edukacyjne w naszej gminie. Jak rozumiem, pan wójt po raz kolejny stosuje taktykę odwracania kota ogonem i próbuje mówić, że pani radna Piotrowska jest właściwie winna całemu problemowi, a uważam, że jest to bardzo niekulturalne i tak naprawdę okazanie braku szacunku pani radnej.